Dzień dobry, witam serdecznie na długo oczekiwanym webinarium, które powinno pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących zgodnego z RODO prowadzenia strony www. oraz mediów społecznościowych. Oczywiście nie wracamy do definicji, które zapewne już znamy. W niektórych miejscach wskażę jedynie na podstawy prawne, do których każdy będzie mógł zajrzeć w wolnej chwili. Co bardzo istotne osoby odpowiedzialne za stronę www. czy też kanał w mediach społecznościowych. Czy też podmiotową stronę biuletynu informacji publicznej, powinny pamiętać, że wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące przetwarzania danych powinny kierować do wyznaczonego w jednostce inspektora ochrony danych. Dziś zajmiemy się zatem polityką prywatności, realizacją obowiązku informacyjnego, formularzami zbierającymi dane, rozpowszechnianiem wizerunku oraz przesłankami legalności przetwarzania danych w internecie. Polityka prywatności nie jest dokumentem wymaganym przepisami prawa. Zanim jeszcze zaczęło obowiązywać RODO, czyli rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 na WE, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, administratorzy stron WWW umieszczali w ich stopkach informacje które wynikały przede wszystkim z artykułu 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, a które dotyczyły umieszczania na komputerach użytkowników plików cookie, które z założenia nie służyły do przechowywania danych osobowych, a najczęściej preferencji użytkownika lub indywidualnych ustawień strony www. Prawo telekomunikacyjne przestaje obowiązywać już w najbliższą niedzielę. Od 10 listopada 2024 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 12 lipca 2024 roku, prawo komunikacji elektronicznej, która, analogiczny zapis, zawiera w artykule 399. Warto porównać zapisy obu aktów prawnych, które dotyczą odniesienia do przepisów prawa ochrony danych osobowych. W dotychczasowej ustawie jest to artykuł 174, natomiast w nowej artykuł 400. O zmianie przepisów wspominam nie bez kozery. Jeżeli na strona zostały umieszczone klauzule informacyjne wskazujące szczegółowo podstawę prawną przetwarzania, to jest artykuł 174, należy je zaktualizować 10 listopada i wskazać jako podstawę artykuł 400 prawa komunikacji elektronicznej. Po wejściu w życie przepisów RODO większość administratorów stron zaktualizowała polityki prywatności, uzupełniając je o informacje wskazane w artykule 13 ustęp 1 i 2 RODO. W mojej ocenie nie jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ nazwa Polityka Prywatności zawiera tylko jeden z elementów ochrony danych. Natomiast informacje, o których mowa w artykule 13 RODO, wszystkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Per analogia możemy porównać zapisy regulaminu sklepu internetowego z dokumentem, który nazwany byłby zasady zapłaty co niby mieści się w zakresie objętym regulaminem sklepu www, ale stanowi jedynie część informacji, które on zawiera. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie na stronie www zakładki podstrony zatytułowanej np. informacje prawne, a w niej zarówno politykę plików KUKI oraz klauzulę informacyjną, o której mowa w artykule 13 ustęp 1 i 2 RODO. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. Stosujemy różne rozwiązania stron www. Opieramy je na WordPressie lub innym systemie, który zawiera również wtyczki pozwalające na wygenerowanie klauzuli informacyjnej RODO. Czy jest to dobre rozwiązanie? W pewnym zakresie dla początkujących administratorów stron lub dla podmiotów prawnych, które nie wyznaczyły inspektora ochrony danych, jest to dobre rozwiązanie, ale tylko w początkowej fazie działalności. Prawo Unii Europejskiej jest bardzo elastyczne i pozwala nam na swobodne do dookreślenie szczegółowych informacji, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO. W zakresie, w jakim rzeczywiście przetwarzamy dane użytkowników strony WWW. Szablony mogą być zbyt ogólne lub zbyt szczegółowe i administrator strony straci jedynie czas na konfigurowanie wtyczki i wprowadzanie informacji, które nie będą ani prawdziwe, Anie adekwatne do rzeczywistego przetwarzania danych. Wróćmy na chwilę do teorii. Artykuł 13 ust. 1 RODO wyraźnie wskazuje na moment realizacji obowiązku informacyjnego, którym jest pozyskiwanie danych. Jeżeli jakieś dane osobowe zdefiniowane w artykule 4, punkt 1 RODO, zbierane są w momencie otwierania strony www. to jest to właśnie ten moment którym należy zrealizować obowiązek informacyjny. Niestety często popełnianym błędem jest umieszczanie klauzul informacyjnych w umowach, czyli już dawno po chwili, w której pozyskaliśmy dane. Przecież zostały one wprowadzone do projektu umowy. Równie częstym błędem jest zbieranie podpisów pod klauzulami informacyjnymi. Żaden przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie mówi o konieczności zbierania takich podpisów. Przecież obowiązek informacyjny realizujemy dla różnych kontekstów przetwarzania. Czy to będzie strona www, czy też stosowany monitoring wizyjny. W jaki sposób zebrać podpisy osób, których wizerunek został zarejestrowany za pomocą kamer monitoringu CCTV? Oczywiście to tylko na marginesie dzisiejszego tematu. Niestety, niektóre błędy powtarzane są nagminnie. Zwłaszcza w podmiotach publicznych, które często bezmyślnie przyjmują zalecenia organów nadrzędnych, żeby tylko nie daj Bóg nie podpaść. Wracając zatem do tematu, dobrym rozwiązaniem będzie stosowanie wyskakującego okna paska z informacją o wykorzystaniu plików cookie oraz właśnie o zasadach przetwarzania danych osobowych. Jakie informacje należy umieścić? w ramach realizacji obowiązku informacyjnego wyraźnie zostały wskazane w artykule 13 ust. 1 RODO, które te informacje możemy traktować jako pierwszą warstwę klauzuli kaskadowej. Są to tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz gdy ma to zastosowanie tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela. B. Gdy ma to zastosowanie dane kontaktowe inspektora ochrony danych, C Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. d. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera F RODO, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. e. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. f. Gdy ma to zastosowanie informacji o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w artykule 46, 47 lub 49 ust. 1 akapit 2 GRODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Oraz informacje wskazane w artykule 13 ustęp 2 RODO, które zawierają więcej informacji i bardziej szczegółowe, to jest: a. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu, b. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. C. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera A lub artykułu 9 ust. 2 litera A, informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. D. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. E. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. F. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ust. 1 i 4 oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Wspomniałem o tzw. klauzuli kaskadowej. Jest to jedna z propozycji wskazanych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Chodzi o umieszczenie najważniejszych informacji w sposób czytelny i łatwo dostępny dla osób, których dane dotyczą, wraz z podaniem linku do pełnej treści klauzuli informacyjnej. Analogiczne rozwiązanie może być stosowane w stopce poczty e-mail, która zamiast pełnego tekstu może zawierać kod QR i pierwszą warstwę, jak pokazano na ekranie. Ponownie takie rozwiązanie będzie analogiczne w przypadku, kiedy korzystamy z technologii cookie i chcemy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Najczęstszym rozwiązaniem pozwalającym udowodnić posiadanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisem prawa artykuł 173 oraz od 10 listopada artykuł 399 jest przycisk przesyłający formularz z zaznaczeniem lub nie zgody. Brak zgody to brak podstawy prawnej na przetwarzanie danych osobowych. Znowu, jedynie dla przypomnienia, administrator danych osobowych musi udowodnić posiadanie zgody na przetwarzanie danych. A zatem należy korzystać z takich apletów, wtyczek i skryptów, które pozwolą na identyfikację poszczególnych zgód, ale co jeszcze ważniejsze, na prawidłowe realizowanie prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Zgoda jako przesłanka legalności wskazana w artykule 6 ust. 1 litera A RODO jest najmniej trwałą ze wszystkich przesłanek legalności przetwarzania danych. Wskazuje na to artykuł 7 ustęp 3 RODO, który mówi, że osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać zgodę, ale to nie jedyny przepis mówiący o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych. Kolejny znajdziemy w omawianym wcześniej artykule 13 ustęp 2 litera C RODO. Żeby tego było mało, jedno z praw pozwala osobie, której dane dotyczą, żądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez administratora. Chodzi o artykuł 15 ustęp 1 litera E RODO, który obejmuje dane przetwarzane na podstawie zgody i dotyczy tzw. prawa do bycia zapomnianym, które opisane zostało w artykule 17 RODO. Zatem właściwe zrealizowanie prawa polegać będzie nie tylko na usunięciu pliku kuki, ale również na odnotowaniu realizacji prawa osoby, której dane dotyczą. Podsumowując. Realizacją obowiązku informacyjnego warto wspomnieć o jeszcze jednym często zapominanym przepisie RODO. Chodzi mianowicie o artykuł 13 ust. 3, który wyraźnie wskazuje, że realizowanie obowiązku informacyjnego powinno następować raz podczas zbierania danych, nie zaś za każdym razem w przypadkach, w których osoba, której dane dotyczą, została zapoznana z informacjami, o których mowa w artykule 13 ustęp 1. I drugi RODO. W tym miejscu każdy administrator strony www. wpadnie na iście diaboliczny pomysł, że przecież do tego można wykorzystać plik cookie, który będzie przechowywał informacje o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i korzystanie z technologii cookie. Zgodzę się, że w przypadku informacji o wykorzystaniu technologii cookie i realizacji obowiązku informacyjnego jest to w pełni uzasadnione rozwiązanie. Natomiast w przypadku zgody, informacja powinna być przechowywana w bazie danych, która pozwala na dostęp do informacji z poziomu systemu ochrony danych osobowych. Warto stosować rozwiązanie, które wyświetli tylko raz klauzulę informacyjną, mając na uwadze zapis artykułu 13 ust. 3 RODO. Zapraszam do obejrzenia zapisów webinariów, które poświęcone było zgodzie jako przesłance legalności przetwarzania. Podczas których omówione zostały praktyczne sposoby uzyskiwania zgody na przetwarzanie, na przetwarzanie danych, jak i równie łatwe cofanie zgody zgodnie z artykułem 7 ust. 3 RODA. Czas na omówienie podstawowych informacji, które muszą znaleźć się w klauzuli informacyjnej, o której mowa w artykule 13 ustęp 1 i 2 RODO. W pierwszej kolejności należy odnieść naszą klauzulę do artykułu 12 RODO. W ustępie 1 czytamy, że informacje, o których mowa w artykule 13 należy udzielić w zwięzłej, przejrzystej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Zatem klauzula informacyjna powinna dotyczyć jednego kontekstu przetwarzania, jednego celu lub kilku celów, odnoszących się do tego kontekstu przetwarzania. Jako błąd należy uznać umieszczanie na stronie www zestawu klauzul do wyboru. Pozwolę sobie na jeden przykład. Na stronie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w zakładce Ochrona Danych Osobowych znajdziemy 20 klauzul informacyjnych. Wchodząc na stronę www. jako zwykły internauta, nie bardzo wiem, z którą klauzulą mam się zapoznać i jakie moje dane osobowe przetwarza administrator. Oczywiście takich przykładów jest wiele. Sam fakt zgromadzenia 20 klauzul nie jest zły sam w sobie. Linki do poszczególnych klauzul należy umieścić w odpowiednich dokumentach lub na odpowiednich podstronach. Na przykład informacja do pracy, kandydatów do pracy, Powinna znaleźć się na stronie z ogłoszeniami o rekrutacji lub, o, lub na ogłoszeniu w formie drukowanej umieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu, jeśli jest taka praktyka, podobnie jak informacja dla użytkowników biblioteki. Powinna wisieć na drzwiach wyjściowych do biblioteki lub na podstronie biblioteki. Brakuje jednak klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osób odwiedzających stronę www. Jak zatem powinna wyglądać taka klauzula? Nie ma jednego idealnego wzoru. Wszystko zależy od rodzaju przetwarzanych danych osobowych. W przypadku zwykłej strony www. która zawiera informacje o podmiocie prawnym, cennik usług praktycznie nie dochodzi do przetwarzania danych internauty, czyli osoby odwiedzającej stronę, a tym samym żadna klauzula informacyjna nie będzie konieczna. Inaczej będzie w przypadku Zbierania danych w postaci numerów IP, urządzeń odwiedzających stronę lub stron zawierających formularze zbierające dane osobowe, np. pokazane na ekranie newsletter czy inny formularz kontaktowy. W takim przypadku klauzula informacyjna jest już niezbędna. Przykładowo, celem przetwarzania danych. Może być nawiązanie kontaktu w celu przedstawienia oferty, zawarcie umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną, czyli właśnie zapisanie się w internauty na newsletter. W zależności od celu przetwarzania należy wskazać właściwą podstawę przetwarzania. W przedstawionym przykładzie będzie to odpowiednio zgoda na przetwarzanie danych w przypadku formularza kontaktowego oraz zawarcie umowy świadczonej drogą elektroniczną, czyli usługi newsletter. Omówiony przykład dotyczy tylko jednej kategorii danych, mianowicie osób odwiedzających naszą stronę www. A co w przypadku pracowników, których dane osobowe publikujemy na stronie www. Często zdarzają się wykazy pracowników zawierających poza imieniem i nazwiskiem również służbowy adres e-mail oraz numer służbowego telefonu. A nawet w przypadku ładniejszych pracowników, ich zdjęcie. Czyli dane osobowe w postaci wizerunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładnie mówiąc, zgodnie z artykułem 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Niewątpliwie wizerunek stanowi daną osobową. Przepisy przywołanej ustawy wskazują dwie przesłanki wyłączające konieczność uzyskania takiego zezwolenia. Oczywiście pierwsza z nich dotyczy sytuacji rozpowszechniania wizerunku pracownika, który otrzymał wynagrodzenie za pozowanie. Z takim przypadkiem jednak się nie spotkałem w swojej praktyce, ale przecież nie oznacza to, że nie zdarzają się pracodawcy, którzy płacą swoim pracownikom za możliwość publikowania ich zdjęć na firmowej stronie www. Druga przesłanka to rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej. Jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, oraz osoby stanowiące jedynie szczegół, całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Nie wdając się w szczegóły dotyczące przesłanek wyłączających, którym poświęciliśmy jedno z webinariów, na które Państwa zapraszam, zezwolenie jest niczym innym jak zgodą na przetwarzanie danych w celu rozpowszechniania wizerunku na stronie www. związanego z prowadzeniem strony www. i ułatwieniem kontaktu z personelem. Administratora danych. Oczywiście, przy założeniu, że mówimy o wizerunkach umieszczonych wraz z danymi kontaktowymi naszych pracowników. Czasami spotkamy się z sytuacją, w której administrator, pracodawca uznaje, że rozpowszechnianie wizerunku swoich pracowników stanowi jego prawnie uzasadniony interes. Nie można zgodzić się z taką podstawą prawną rozpowszechniania wizerunku, co potwierdza motyw 47 RODO. Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe lub strony trzeciej, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniu z administratorem, nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć np. w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Na przykład, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę, w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki, by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Interesy i prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mogą być nadrzędne wobec interesu administratora danych, w szczególności w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, w której osoby, których dane dotyczą, nie mają rozsądnych przesłanek, by spodziewać się dalszego przetwarzania. Ponieważ dla organów publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powinien określić ustawodawca, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mieć zastosowania jako podstawa prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. Prawnie uzasadnionym interesem administratora, którego sprawa dotyczy, jest również przetwarzanie danych osobowych, bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom. Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego. Tym samym, już na etapie rekrutacji, warto odebrać oświadczenie od pracownika o wyrażeniu zgody na opublikowanie go danych osobowych na stronie www, w tym również wizerunku. Oczywiście, inspektor ochrony danych jest właściwą osobą, która powinna przeanalizować przygotowane przez administratora oświadczenie. A jak to ma miejsce? W naszym przypadku, IOD przygotuje oświadczenie, które może zostać odebrane zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, oraz w postaci elektronicznej w systemie IDPO. Stosowna instrukcja dostępna jest również w systemie IDPO. Tym samym, jeżeli w praktyce umieszczamy dane osobowe, w tym wizerunek, Naszych pracowników na stronie www. warto odebrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku. Zalecaną formą jest postać elektroniczna, dzięki czemu eliminujemy konieczność włączania dodatkowych dokumentów do akt osobowych część B pracownika. Przepisy RODO ani ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych nie wskazują na konieczność zachowania formy pisemnej, a tym samym zastosowaniem artykuł 7 ust. 1 RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oczywiście, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody lub forma pisemna powinna zawierać stosowną klauzulę informacyjną, o której mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 Rada. Wróćmy jeszcze do formularzy zbierających dane osobowe. Możemy wyróżnić kilka ich rodzajów, w zależności od celu przetwarzania danych. Ze względu na wszechobecny spam, bazodanowe formularze coraz częściej stanowią alternatywę dla poczty e-mail, która nie ma co się oszukiwać, jest przestarzałą formą komunikacji elektronicznej. Oraz źródłem naruszeń prawa, np. Na w postaci przesłania niezaszyfrowanych danych osobowych niewłaściwemu odbiorcy. Administrator strony WWW musi zatem zwrócić uwagę na sposób przesyłania danych osobowych i ich przechowywania. Niestety zdarzają się przypadki korzystania z formularzy darmowych, oferowanych przez ogólna, ogólnoświatowe media, np. firmę Google. Są to doskonałe narzędzia, ale wyłącznie do celów domowych, czyli do przetwarzania danych. Które nie podlega przepisom RODO. Pozwalają bowiem osobom nieznającym się na programowaniu całkowicie bezpłatnie przygotować narzędzie, które poza zbieraniem danych dostarcza również wiele narzędzi analitycznych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że administrator danych, korzystając z przetwarzania danych przez inny podmiot, musi przestrzegać przepisów RODO, w tym w przypadku artykułu 28, który mówi o. O wierzeniu przetwarzania danych, czyli przetwarzaniu w imieniu administratora. Docawca narzędzia zobowiązany jest umową powierzenia lub innym instrumentem prawnym do zapewnienia, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami, a administrator posiada stały nadzór nad procesem przetwarzania przez podmiot przetwarzający. Korzystanie z darmowego rozwiązania zgodnie z postanowieniami regulaminu nie wypełnia przepisu artykułu 20. 8, a tym samym administrator dopuszcza się naruszenia przepisów RODO. Najprostsze rozwiązanie to wykupienie pakietu płatnego. Jeżeli już jesteśmy przy umowach powierzenia, to jedynie dla formalności przypomnę, że dostawca hostingu strony www, ale również poczty e-mail, jest również podmiotem przetwarzającym i konieczne jest zawarcie z nim umowy powierzenia przetwarzania danych. Na części zapisy dotyczące zasad powierzenia stanowią element regulaminu. Czyli są innym instrumentem prawnym, o którym mowa w artykule 28 ust. 3 RODO. Niektórzy dostawcy udostępniają automat pozwalający na wygenerowanie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych. Jeszcze inni wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisy RODO nie potwierdzają tego, jednak dla zapewnienia zasady rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 RODO. Warto mieć wszystkie umowy powierzenia choćby w postaci elektronicznej oraz prowadzić rejestr umów powierzenia. Dla przypomnienia, system IDPO zawiera zarówno rejestr umów powierzenia, jak i pozwala na przygotowanie projektów umów opartych o artykuł 28 ustęp 3, jak i standardowe klauzule umowne, o których mowa w artykule 28 ust. 7 RODO. Stosowanie formularzy zbierających dane osobowe niewątpliwie wymaga korzystania przez stronę www z protokołu SSL. Praktycznie każdy dostawca hostingu strony www udostępnia certyfikat Let's Encrypt. Rozwiązanie spełnia wymogi RODO i co ważne jest bezpłatne, co przy ilości podstron i subdomen może mieć znaczenie również dla dużych podmiotów. W tym miejscu warto wspomnieć o narzędziu do sprawdzania strony WWW, która przygotowała Europejska Rada Ochrony Danych, czyli EROT. Szczegółowe informacje na temat narzędzia znajdziecie Państwo na stronie UODO pod adresem pokazanym na dole ekranu. Oczywiście jest to doskonałe narzędzie dla inspektorów ochrony danych. Nasz zespół również korzysta z tego narzędzia. Jeszcze ważna informacja na temat sposobu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zbieranych za pośrednictwem formularzy na stronie www. Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest wstępne zaznaczanie checkboxów. Na ekranie pokazano przykładowy sposób prawidłowy sposób. Checkbox nie jest domyślnie zaznaczony. Administrator, co prawda, uznał, że zapisanie się na newsletter nie stanowi zawarcia umowy świadczonej drogą elektroniczną. I wystarczy odebranie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Do 10 listopada 2024 roku obowiązuje artykuł 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który wymagał uzyskania zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez siebie adres e-mail. Przepis artykułu 398 prawa komunikacji elektronicznej zachowuje konieczność uzyskania zgody użytkownika końcowego na przesyłanie informacji handlowych. A zatem, podobnie jak w przypadku plików Cookie, do 10 listopada należy przejrzeć regulaminy, na podstawie których internauci korzystają z usługi newsletter i zaktualizować je w razie potrzeby. Przejdźmy do ostatniego tematu naszego dzisiejszego webinarium. Przetwarzanie danych w internecie musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Wynika to wprost z artykułu 5 ustęp 1 litera a RODO. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zgodność z prawem, rzetelność i Przejrzystość. Nie zawsze istnieć będzie tylko jedna przesłanka legalności przetwarzania dla wszystkich danych osobowych publikowanych w sieci. Nie zawsze też będziemy mieć do czynienia z jednym administratorem. W przypadku własnej strony www. nie ma wątpliwości. Administratorem danych osobowych będzie pracodawca, spółka, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, stowarzyszenie, fundacja itd. Inaczej jest w przypadku korzystania z mediów społecznościowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, numer wyroku C-210/16, Facebook, obecnie Meta Platforms Ireland Limited jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad Przetwarzania danych znajdziemy w każdym z mediów społecznościowych. Pamiętajmy, że współadministrowanie rodzi zupełnie inne relacje między podmiotami a osobami, których dane dotyczą. Z jednej strony osoba, której dane dotyczą, może realizować swoje prawa u każdego ze współadministratorów. Z drugiej strony, nielegalne przejęcie naszego firmowego konta może prowadzić do poważnego naruszenia ochrony danych, ale również do naruszenia prawa. Spotkałem się z przypadkiem przejęcia konta jednostki samorządu terytorialnego i opublikowania w jej imieniu postów zawierających lekko erotyczne filmiki. Usunięcie ich oraz odzyskanie dostępu do konta zajęło prawie tydzień. Zatem, mimo że w obecnych czasach korzystanie z mediów społecznościowych jest normą, warto mieć na uwadze odpowiedzialność administratora przed polskim organem nadzorczym w przypadkach złamania przepisów RODO. Wróćmy na chwilę do przepisów RODO. W artykule 6 znajdziemy przesłanki legalności przetwarzania danych, nazwijmy je zwykłymi w odróżnieniu od szczególnych kategorii danych, które pod rządami ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku zwane były danymi wrażliwymi. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden. Co najmniej jeden z poniższych warunków. A osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane doty dotyczą przed zawarciem umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit 1, litera F, nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. W kontekście publikowania, zbierania danych osobowych w internecie zastosowanie znajdą dwie z nich, czyli a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, oraz b. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach będzie to również obowiązek prawny, np. podczas publikowania danych osobowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na podmiotowej stronie BIP jednostki. Natomiast dane zbierane w celu ich późniejszego wykorzystania w ramach marketingu bezpośredniego może mieć dwie przesłanki. Jedną niewątpliwie będzie zgoda, o której mowa w artykule 6 ust. 1, litera ARODO ale również prawnie uzasadniony interes, o którym już wspom wspominaliśmy, omawiając motyw 47 RODO. Innymi słowy, nie możemy bez wsparcia inspektora ochrony danych ustalić, która z przesłanek będzie jedyną właściwą, a wsparcie inspektora ochrony danych wynika wprost z artykułu 39 ust. 1 litera A RODO. Tym samym warto pamiętać, że modernizacja strony WWW lub tworzenie nowej, nie powinno odbywać się bez udziału IOD. Wręcz przeciwnie. Zgodnie bowiem ze statusem IOD, który znajdziemy w artykule 38 ust. 1 RODO, administrator zapewnia, by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Zatem IOD oczekuje, że pracownicy będą zgłaszali się z takimi tematami jak modernizacja lub stawianie nowej strony. Z kolei w zakresie jego kompetencji leży udzielenie pomocy i doradztwo w tym zakresie. Inaczej mówiąc, właściwa współpraca z JOD zapewnia całkowitą zgodność strony WWW z przepisami RODO. Warto również, aby wznaczony IOD przeprowadzał audyty zgodności strony WWW, mediów społecznościowych czy też podmiotowej strony BIP w celu zapewnienia, że nie dochodzi do naruszenia ochrony danych. Na koniec przypomnienie dla użytkowników systemu IDPO. Nasz zespół inspektorów ochrony danych, tego wyznaczonego oraz osób zastępujących pozostaje do Państwa dyspozycji. Dziękuję za udział w spotkaniu i zapraszam na kolejne. W najbliższym czasie, dokładnie 4 grudnia, zaplanowaliśmy webinarium dotyczące prawa zamówień publicznych w kontekście przetwarzania danych osobowych. Niestety, stare prawo zamówień publicznych wniosło tyle błędów w rozpo... po rozpoczęciu obowiązywania przepisów RODO, że nadal po 6 latach ciężko wykorzenić stare przyzwyczajenia. Oraz 11 grudnia na webinarium poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej jako zupełnie odrębnego trybu od dostępu do danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO. Zapraszamy do śledzenia naszej strony na której publikujemy informacje o webinariach organizowanych przez nasz zespół. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.